Dzień dobry, jak wam mija weekend z World of Lights? Mi całkiem fantastycznie i całkiem śmiesznie. I dzisiaj pokażę wam taką jedną śmieszkę. Bitwa naprawdę niecodzienna, losowanie również, ale do tego mamy odpowiedni pojazd. Tutaj nie będziemy zbytnio omawiali samego czołgu, ten czołg, znaczy w sumie jego taki brat bliźniak, bo jest ich cztery, wszystkie takie same, tylko kolory są inne. Ten jeden z nich właśnie jest na moim kanale, tak więc jeżeli chcecie takie szczegółowe informacje, na moim kanale taki już materiał na pewno znajdziecie. Dzisiaj taka bardziej szalona potyczka i naprawdę będzie się działo, ale tak dla przypomnienia powiem wam, co to jest za pojazd. Jest to Light poziomu 8 nacji niemieckiej. Fajne w tym czołgu jest to, że mamy magazynek. Magazynek z trzema pociskami i uszkodzenia 240 na strzał. To jest naprawdę bardzo dobra wartość dla tego pojazdu. Dodatkowo, słuchajcie, ten przeładunek jest bardzo szybki, jak na magazynku. Naprawdę, jeżeli chodzi o takie uszkodzenia, jest naprawdę bardzo szybki. Prędkość maksymalna, ja akurat tutaj osiągnąłem ciut lepszą za sprawą barierów do mobilności, ale prędkość maksymalna tego pojazdku 58 km na godzinę. Ja osiągnąłem ponad 60, tak więc jest lepiej. Ale najważniejsza rzecz w tym czołgusiu jest zasięg spota. Słuchajcie, 410 metrów na takim małym pryszczu to jest naprawdę niezła wartość. Do tego dodamy oczywiście jakąś tam optykę, jakąś tam załogę i ja akurat osiągnąłem ponad 500 zasięgu spotowania. Oczywiście w grze mamy tylko 455, ale spokojnie taka wartość na tym pojeździe u mnie się znalazła. Bitwa na mapie Zatoka Rybacka i losowanie, owszem, jest fajne, tylko że tutaj, słuchajcie, nie mamy pancerza. Teraz bitwy doskonale wiecie, że wyglądają bardzo, bardzo dziwnie, dlatego że jest czołgów lekkich bardzo dużo, a no za sprawą jest to oczywiście jakże mądrych decyzji firmy Wargaming. Dlaczego? Ano dlatego, że mamy tak operacje na czołgi lekkie, na niszczarki, mamy kontrakt na Tuska, tam też chyba lighty są wymagane. Tak więc dlatego na chwilę obecną bardzo ciężko jest grać artylerią, chociaż trafiają się bitwy, gdzie tych art nie ma wcale, ale ja akurat w tej potyczce mam dwie cholerstwa, a w sumie dwa cholerstwa, tak więc no muszę bardzo, bardzo na to dziadostwo uważać. Pojazd nie posiada zbyt dobrego pancerza, jak to czołgi lekkie. Tutaj naprawdę musimy dbać o nasze punkty wytrzymałości. Fajne właśnie, tak jak już powiedziałem, w tym pojeździe mamy trzy pociski po 240. Rzadko to się trafia na takich pojazdach. Jest jeszcze oczywiście Even, ale on ten przeładunek ma dużo, dużo dłuższy. Zobaczcie, jaki ja tutaj osiągnąłem przeładunek ze wszystkimi bajerami. Poczekajcie. O właśnie, jest Even. 15, niecałe 16 sekund, tak więc naprawdę wartość bardzo dobra. Francuz zdecydowanie nie może się równać z naszym przeładunkiem, tam jest ponad chyba 20 sekund. Dobra, mamy małe dziadostwo. Ajajajajaj. Bitwa na razie wyrównana, jest 13. Spoglądam cały czas na minimapę, miasto daje radę. Jednego lighta już się pozbyliśmy. Jeszcze co mogę powiedzieć na temat tego czołgusia. 1100 punktów wytrzymałości. Jak widzicie, no, jeździ bardzo fajnie. Działo naprawdę świetnie się spisuje. Chociaż pociski mogłyby być delikatnie szybsze. Ale penetracja jest bardzo dobra. 182 na pociskach podstawowych, które ja akurat tylko używam. Dlatego, że są one o wiele szybsze niż hity. Mam trzy hity w razie czego na jakiegoś tam twardszego zwierza. Pozbyliśmy się właśnie w tym momencie najgroźniejszego przeciwnika. No Vanguard pojechał dość szalenie, a tutaj na tej bitwie naprawdę mógł sporo zrobić, dlatego że jest sporo krzaków. Jeżeli chodzi o kamuflaż, ma o wiele, wiele lepszy niż my, ale zaczyna nam załoga padać, znaczy załoga, drużyna nam zaczyna padać. Zawsze, słuchajcie, mając jakiekolwiek cele, 2-3, wybierajcie ten, który dacie radę po prostu przebić, tak? Który jest najbardziej miękki, a nie po prostu tracicie czas i strzelacie się z pojazdem, który no, jest dla was naprawdę sporym wyzwaniem i nie za każdym razem może po prostu wam wejść pocisk z penetracją.
8 do 11, jedziemy dalej, robimy swoje, na spokojnie, na razie tylko 1200 uszkodzeń, ale słuchajcie, to nawet nie jest początek bitwy, to dopiero się zacznie. To dopiero się zacznie. No i dobra, robimy przeładunek, jest tutaj Skorpion G, tak więc musimy uważać na niego. Jeżeli chodzi o parametry działa, no to tutaj mamy czas skupiania 2,2, celność 0,38. Takie, można powiedzieć, standardowe wartości. Tym czołgusiem ja akurat nie gram gdzieś tam na kampę, ale tak jak powiedziałem, mamy tutaj bardzo dobry zasięg spotowania. Jedyny problem jest taki, że mamy osadzoną wieżę z tyłu, no i nie zawsze po prostu jesteśmy w stanie opuścić działo. Kurde, to małe dziadostwo francuskie. Ono bardzo szybko strzela, no i mnie doi. No ajajaj, no i mnie doi. 5 do 8, tutaj już się zaczyna zabawa. No, kurde, nie weszło, a ma... Masz ty mały dziadu, no i no mnie doi. Był mój błąd, zdecydowanie mój błąd. Bez żadnego problemu powinienem go skończyć, ale słuchajcie, no w grze, w bitwach zawsze musi być jakaś dramaturgia, tak? Nie może być tak, że no wyjedziemy sobie bez problemu, zrobimy to co chcemy zrobić. Nawet jeżeli mamy miękki pojazd, to się odbijemy, ups. Albo gdzieś się zablokujemy, tak jak w tym momencie. Mam jeden pocisk i mam E25, które posiada 260, ponad 260 punktów wytrzymałości, tak więc robimy przeładunek. I teraz zostaliśmy 1 versus 6. Czy uda mi się zrobić wyciąg? Zaraz zobaczymy. Najpierw zajmiemy się tym oto niepokornym TDK-iem E25. Wow, dobra, pły już nie ma. Potrzebowałem dwa pociski. Kolejny Tedek wjeżdża mi na plecy. Tutaj mamy ciut dłuższą świnkę. Znaczy dłuższą, grubszą świnkę. No i dłuższa też jest. Dobra, jest to siódemka, ale mimo to coś tam posiada jakiś pancerz, gdzie no my niestety nie posiadamy. Jedzie jak szalony. Uciekamy, uciekamy, tak je. To jest właśnie to. Grając czołgiem lekkim z takimi pojazdami, no one są skazane na pożarcie, ale jeszcze mamy jeden pojazd na plecach, do tego mamy dwie artylerie, mamy kolejny pojazd, tutaj już nie na plecach, tylko na froncie. Wjeżdżamy w mrowisko. Dobra, jedziemy, jedziemy. Widzę, chłopaki tutaj mają problem z trafieniem mnie. Nie jest to łatwa sprawa, grając takimi pojazdami, trafić takiego lajta. Chociaż no tu Francuz zdecydowanie lepszy byłby. Even, mam na myśli, niż ten oto niemiecki czołguś, ale nic. Jeszcze 260 punktów wytrzymałości mamy, szybki przeładunek. No i teraz tak, wybieramy kogo kończyć. Najpierw tego oponenta, który nas tu goni. Dobra, bo jakiś taki strasznie napalony był. Teraz francuską bagietę. No i została nam Ziśka, czyli czechosłowacka maszyna 6 poziomu, ale z potężnym działem. Tutaj są dość spore uszkodzenia. Bez problemu gościu bym nie skończył. No i zostały nam dwa kwadratowe cholerstwa. Zostały mi raptem 4 pociski. Dlaczego ładuję akurat pociski premium? Dlatego, że mam ich 3, a fakt, nie wiem w jakim stanie są arty. Tu jeszcze można byłoby się pokusić o jeden medal. Dobra, jest. Medal chyba Fadina, gdzie wystrzelimy, zniszczymy przeciwnika ostatnim pociskiem. O ile to jest medal Fadina, nie pamiętam. Jeżeli nie jest to medal Fadina, to poprawcie mnie w komentarzu. Ale teraz tak, mam jednego hita i mam jednego APCR-a. APCR-y zdecydowanie są lepsze, ale już nie przeładowuję. Arta, jeżeli jest cała, tutaj mam na myśli oczywiście punkty wytrzymałości, no to na pewno będę potrzebował dwa pociski, tak? Tak więc mamy najpierw hita, a zaraz w razie czego załaduję jeszcze raz, muszę. Kurde, on nie świeci, ja jego nie, no co jest? Dobra, zobaczcie, kurde, jakie arta ma camo. Stoi gdzieś w krzaku, a dobra, jest. Można było się bawić, objechać go i
przeładować, jeden pocisk wystrzelić w powietrze, przeładować jeszcze raz i skończyć go tym jednym pociskiem, zdobylibyśmy jeszcze jeden medal, ale nie chciałem tej zabawy, dlatego że ten pojazd był jako 10, czyli zdobywamy medal pula. Tym pojazdem akurat, tym małym czołgusiem, świetnie się zarabia. Przeważnie gram tylko i wyłącznie właśnie na pociskach standardowych. Tutaj są APCR-y, dość szybkie i nie musimy naprawdę ładować hitów. Pojazd również świetnie zarabia. Mamy również medal Kołobanowa, tak więc bitwa szalona, szalona ucieczka, szalona potyczka. Tak więc małe, ale szalone. Słuchajcie, z mojej strony to wszystko. Mam nadzieję, że wasz weekend będzie również wesoły, tak jak w tej bitwie. Nie jest łatwo, lightów bardzo dużo i ciężko się naprawdę gra. Tyle, że słuchajcie, czasami możemy coś ustrzelić. Z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Hej.